tylko baby, panowie też potrafią plotkować, ale tak się mówiło, że baby w maglu, prawda, albo w kawiarni, albo gdzieś tam spotykają się i plotkują. No a dzisiaj wyobraźcie sobie, wysyłasz jednego z SMS-a z telefonu na kartkę, na kartę. Wysyłasz go do kilkunastu osób, takiego SMS-a opluwającego. No i teraz wyobraźcie sobie, co się może dalej dziać. Ola, bohaterka tej powieści, postanowiła hucznie obchodzić swoje 18 urodziny. Co taka moda? Wyprawić po skończonym spektaklu do swoich urodzin. Ja oczywiście nie będę wam wszystkiego opowiadała, tylko tak po prostu naświetlam rzecz. Teatr i miejsca, które opisuje w książkach, są u mnie prawdziwe. Fabułę wymyślam. No i podczas tych urodzin zdarzyło się, że kiedy już wszyscy po wypiciu lampki szampana, czy tam Coca-Coli, czy soku wychodzili, to ktoś się potknął i Ola wpadła wprost w ręce nauczyciela fizyki przystojnego pana, z którym się większość dzieciom kontrolowało. No możecie sobie dalej dopowiedzieć, co było, prawda? I poszli. Teraz taki zwyczaj. Kręcisz, wysyłasz, każdy kręcić potrafi, tak? Ja ostatnio, bo jeszcze taką anegdotę wam powiem, też będę chciała, żebyście się włączyli do rozmowy ze mną i zadawali mi pytania. Jeśli ktoś ma ochotę już teraz, to proszę podnieść rękę i ja odpowiem. Przy okazji pokażę wam, bo napisałam też książeczki dla moich wnuków. Chodzą do pierwszej klasy, jeden, dwóch do pierwszej klasy, trzeci już jest bardzo duży, tak, trzeci już jest bardzo dorosły i chodzi do czwartej klasy. Napisałam dwie książeczki, Przygi piątkę i Zieloną Nikolę. I w tej to ja zawsze poruszam odważne tematy dotyczące wchodzenia dzieci w ten etap zadawania trudnych pytań, także i wchodzenia nastolatka, jak się wyrwał, pojechał do przodu, nagle rzucił rower i uciekł i przyszedł do pani z wielkim krzykiem, że w krzakach stoi pan i macha siusiakiem. I teraz dobrze, nie będę opowiadała, jak to opisałam. Poruszam bardzo istotne kwestie. Dlaczego napisałam taki rozdział? Ponieważ dzisiaj się dużo rozmawia z dziećmi. Kiedyś to były tematy tabu, a dzisiaj rodzice inaczej wychowują dzieci. Wy też niedługo będziecie rodzicami. Rodzice inaczej wychowują dzieci i dużo z nimi rozmawiają. Także o niebezpieczeństwach czekających na nie. Ja rozmawiałam z moim wnukiem, który wówczas był 6-latkiem i mówię mu, powiedz Adasiu, wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś na placu zabaw i podchodzi do ciebie pan, trzyma w ręku smycz i mówi tak, chłopczyku, uciekł mi piesek. Chodź ze mną, pomożesz mi poszukać. Czy pójdziesz z tym panem, czy nie? A mój Adaś mówi, tak, pójdę, bo trzeba pomagać ludziom. Ja lubię pieski. Pytam drugiego, pójdziesz z tym panem, czy nie? Tak, oczywiście.